Cześć, witam was kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy całą fantastyczną, mam nadzieję, serię, jak widzicie, z Pokemonami. Będziemy robić makijaże inspirowane kartami, które będę losować. Zawsze do wyboru będę miała trzy karty z całkowicie różnymi Pokemonami. Nie wiem, co wylosuję, wiem, jakie są trzy karty. Mamy dzisiaj do wyboru Charizarda, mamy do wyboru Pikachu albo Gengara. Także makijaż będzie albo bardzo wesoły, kolorowy, albo turbo mroczny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś tam mam w głowie, trochę się stresuję, bo nie chciałabym was zawieść tą gdzieś tam swoim wykonaniem tego makijażu, no ale co, no będzie się działo. Ja losuję, zobaczymy, co mi przyjdzie. Mam Pikachu! Jest tematycznie! Jest tematycznie, ja bardzo chciałam Pikachu, jak widzicie, jest to mój faworyt dzisiejszy. Lecimy z tym, no fajnie. Fajnie. Będzie Pikachu. Zaczynam od makijażu oka. Będzie żółciutko i będzie Pokeball. Pikachu nienawidził chodzić w Pokeballu, ale ja mam na to wizję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie póki jeszcze nic nie nałożę, nałożę sobie bazę. Dzisiaj moją bazą będzie Purless, krem z filtrem oczywiście, bo nakładamy zawsze krem z filtrem przed makijażem. No i co, lecimy. Ja mam na ten makijaż w ogóle, wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajny pomysł, także jestem ciekawa, czy uda mi się go zrealizować i czy on będzie tak faktycznie wyglądał, jak wygląda w mojej głowie. Mam zamiar robić oczy na żółto, będziemy robić kreskę, która będzie wyglądała jak ogonek Pikachu. No a usta będą jedną wielką niespodzianką, ale uwierzcie mi, że będzie się działo, także ja swój makijaż oczywiście standardowo zaczynam od oka. Będę tak teraz chodzić całą wiosnę, taka żółciutka jak Pikachu. Mamy pięknie zrobione na żółciutko oko. Coś tam się zaczyna dziać. A wy mi teraz w komentarzach napiszcie, czy tak jak ja zbieraliście Pokemony. Jak przyszła ta gra Pokemon Go i był taki szał, to słuchajcie, całymi dniami łaziłam po jakichś parkach, po tych pokestopach kręciłam i w ogóle zbierałam. I jestem turbofanką, także... Znaczy już teraz tego nie robię, bo chyba tak troszeczkę taka faza przeszła, ale jak się robi ciepło, to tak kusi człowieka, żeby znowu zainstalować i iść szukać. A to ja też, słuchaj, siedzę na kanapie, mówię, ale Pokemon jest jakiś fantastyczny, gdzieś tam w ogóle, nie wiem, na deptaku i wsiadłam na rower 21 i jechałam po tego Pokemona, żeby go złapać. Naprawdę to jest sytuacja objęta z życia. Ale pięknie! Ja wiem, że to jest głupie, ale ja się tak ekscytuję, że robimy tą serię i że będę robiła te makijaże Pokemonu. Słuchajcie, jak takie dziecko z przedszkola. Nie, ale ładnie. Nie, no ja tym okiem jestem zachwycona. No słodziutkie jest strasznie. Tak naprawdę niby taki Pokemon, ale jakby tak wyjść, to też fajnie. No co za złośliwy, no. Faktycznie, to się zakręca. Teraz będzie mocno, bo to będą policzki Pikachu. Nie, ja to zrobię rzęsy, bo na pewno o nich zapomnę. 100%. O Boże, oka mi drga! Cierpię robiąc to bez pęsetki, paznokciami. Prawda jest taka, że można zrobić to 1000 razy lepiej, szczególnie warto robić to pęsetką, a nie rękami,
ale ja dzisiaj jej po prostu zapomniałam. Przykra prawda jest taka, że te rzęsy nie są doklejone w tym momencie dobrze, bo nie mam dobrej pęsetki, którą bym to mogła zrobić. Ale to nic, bo i tak wygląda to okej. Ale można to zrobić lepiej, no. No to jest hit hitów. Tu nie myślałam, że to robię i poszło mi po prostu bez problemu. W 5 sekund. Nie? A tu się po prostu rozczuliłam nad tą rzęsą. Dobra, jest, kochani. Po prostu... Matko Bosko. Koniec. Na samym końcu zamknęliśmy naszego Pikachu w Pokeballu.